podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Każdy z nas gdzieś tam w przestrzeni chociażby mediów społecznościowych mógł zauważyć, że na przykład jest taki trend na ciało pozytywność, że powstaje coraz więcej profili, kont, jakichś kampanii, które starają się promować ciało pozytywność. No ale skoro to zjawisko staje się coraz bardziej popularne, no to pojawili się naukowcy, którzy stwierdzili, że chcą się przyjrzeć temu zjawisku i ocenić, czy to rzeczywiście tak dobrze, że jest... Rzeczywiście jest pozytywne. Tak, czy ciało pozytywność jest pozytywna. I są takie badania, które pokazują, że nie do końca. Bo no właśnie, dlaczego? Dlatego, że ciało pozytywność to jest ciągle takie zjawisko, które promuje kult ciała. Czyli ciągle skupiamy się na cielesności, na tym, jak to ciało wygląda. Ciągle krążymy wokół tego ciała. No właśnie. I te badania też pokazały, że osoby, które właśnie chorowały na zaburzenia odżywiania i oglądały takie treści ciało pozytywne, no to wcale im to dobrze nie zrobiło. Wcale te objawy jakoś nie zniknęły. Wręcz myśli na temat ciała się nasiliły. No i właściwie jak się nad tym zastanowimy, no to wydaje się to całkiem logiczne, no bo niezależnie jak to ciało jest przedstawiane, no to osoba, która ma objawy zaburzeń odżywiania, no raczej nie zmieni swojego postrzegania swojej cielesności, czy tego, jak się odżywia, czy jej poczucie wartości nagle nie wzrośnie, gdy zobaczy osobę w innym rozmiarze, bo wciąż koncentruje się na tym, jak ona wygląda. Dlatego też coraz częściej mówi się o takiej ciało-neutralności, czyli o tym, żeby nie skupiać się tak bardzo na tym, no w ogóle na wyglądzie, żeby gdzieś ta akceptacja nas samych wypływała w ogóle z czegoś innego niż to, jak wyglądamy. Żeby może mniej mówić po prostu o ciele, a bardziej skupić się na innych przestrzeniach nas jako ludzi. I mi osobiście bardzo podoba się takie mówienie właśnie o ciało neutralności, gdzie to ciało po prostu odchodzi gdzieś na dalszy plan. Nowa Myśl na Dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.